No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Dzisiaj, cytując klasyka, piekło, kurwa piekło. Po prostu jest za gorąco, żeby jeździć. No ale nic to, słuchajcie, korzystając z okazji, że jeździmy sobie SV-ką 650, to poruszymy sobie przy okazji temat, który bardzo często pojawia się na streamach, czyli co sądzę o blokowaniu motocykli, o rejestrowaniu niższych pojemności na wyższe, o różnych takich dziwnych kombinacjach, byle tylko mieć szybszy sprzęt pod tyłkiem. I no co, no jest standardowo zainteresowanych, serdecznie zapraszam. Słuchajcie, będę sapać, będę dyszeć, będę robić takie różne dziwne dźwięki, będą ze mnie wychodzić. Widzicie, jest 10, po 10. Nie wiem, czy ten zegarek dobrze chodził. No nieważne, w każdym razie jest za gorąco, żeby myśleć, jest za gorąco, żeby być na zewnątrz, za gorąco, żeby jeździć. Po prostu jest za gorąco, no. I tyle. Ale w związku z tym, że jutro sobie muszę oddać ten motocykl, a przejechałem nim dopiero 135 km, bo po prostu jest taka aura, jaka jest, to wyjechałem sobie nim na nocne loty. No tak trochę bardziej przy okazji, ale nieważne. Żeby sobie nabić trochę kilometraży, jutro coś powiedzieć więcej w trakcie nagrywania recenzji. I w związku z tym zrobimy sobie odcinek serii Koda, jak myślisz? Bardzo często pada pytanie właśnie na streamach o blokowanie motocykli, o rejestrowanie wyższych pojemności jako niższe i różne takie inne dziwne matactwa mające na celu tylko i wyłącznie to, żebyście mogli sobie większą pojemnością, mocniejszym motocyklem pojeździć na kategorii, którą macie. Oczywiście jest to moje zdanie i możecie się nim nie zgadzać. I nie zdziwcie się, że po prostu zaznaczam takie rzeczy. Dla większości z Was jest to logiczne, że ja mówię od siebie na wiele tematów i przedstawiam mój punkt widzenia, jakby nie było. Znaczy, w tym przypadku to nie tylko mój punkt widzenia, bo chłopacy, którzy ze mną często przybywają na live'ach, no mają takie samo zdanie, taką samą opinię na ten temat. Także można powiedzieć, że to nie jest tylko moje zdanie, ale nasze zdanie. O, zdanie kilku doświadczonych, ogarniętych motocyklistów może w ten sposób, które ja popieram również. Ale często jak robię takie odcinki pod tym, co ja sądzę o czymś, zaraz się ktoś tam pojawia i zaczyna mi rzucać, że w ogóle co ja tam wiem i że głupi jestem i w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy, bo on myśli inaczej i koniec, kropka. Wiem, że oglądacie mnie, ale pamiętajcie, że nie musimy się zgadzać za każdym razem na każdy temat. No, to tak sobie przy długiego wstępu. Ja jestem przeciwko takim matactwom i to od razu zaznaczam matactwom, czyli kombinatoryce. Takiej, gdzie, nie wiem, no, rejestrujecie litra na dwa, albo zmieniacie sobie cylindry, jakąś, no, tego typu sytuacje, tak? No tam, jak chcecie sobie, nie wiem, no, blokować tego sprzęta, sobie go tam na dobrą sprawę blokujcie, aczkolwiek tego przeciwnikiem też jestem, nie jestem zwolennikiem ani takiego blokowania na okres czasami jednego roku, tak? Bo bardzo często jest tak, że macie tam jakąś kategorię, więc stwierdzacie, że dobra, to w tym roku sobie pojeżdżę na tak lipnie zarejestrowanym, przerobionym motocyklu, a w przyszłym roku, jak sobie zrobię prawko, to już będzie wszystko w porządku, to będzie ok. Powiem Wam tak. Kurde, jakoś tak po kolei, żeby to się nie porozpierdzielało, ale jedno i drugie zachowanie jest dla mnie bez sensu. Jedyne zachowanie, jakie ma dla mnie sens i faktycznie jest jakieś tam nawet logiczne, to jeżeli decydujecie się na zakup motocykla, który fabrycznie został pomyślany tak, aby mógł być zablokowany na mniejszą pojemność. No wówczas to po prostu wszystko trochę bardziej trzyma się kupy, bo ja oczywiście rozumiem argumenty, które za Wami przemawiają, bo to jest, no niestety, głównym argumentem ku takim poczynaniom jest to, o czym Wam też mówiłem w odcinku na temat rozpoczynania przygody z motocyklami. Tutaj głównym czynnikiem jest niestety kasa. I okej, jeżeli decydujecie się na przykład kupić sobie, nie wiem, MT7, zablokować go na A2, jeździć na tym swoim prawku, a później zrobić sobie wyższą kategorię, odblokować ten motocykl i mieć już motocykl na kategorię,
No jacha, nie ma problemu, tak. No to jest logiczne, sensowne i trzyma się kupy. Bo jest to też dosyć ekonomiczne podejście, tak? Kupujecie sobie jeden docelowy motocykl. Tylko tu oczywiście przy założeniu właśnie, że to jest taki motocykl, który przez już producenta jest pomyślany o tym, że będzie się go można przyblokować. Chodzi tu głównie o to, że wszystkie motocykle są projektowane przez ludzi, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, mają jakieś doświadczenie i potrafią te motocykle projektować i projektują je w taki, a nie inny sposób, no z pewnych względów. I jeżeli coś jest policzone i pomyślane, że ma mieć 70 kunia, no to jak tego zblokujesz na siłę do 30, no to trochę będzie tak nie do końca fajnie, no. Nie będzie to szło jak należy. Nie będzie to grało tak, jak mogłoby grać. I ja za takim sprzętem nie będzie tak przyjemna, jak mogłaby być. Ale jeżeli już sam producent przewiduje taką opcję, że coś będzie można na przykład zblokować do A2, no to on to tak zmyślnie i pomyślnie zrobi, żeby ten motocykl zachowywał się sensownie, z mniejszą mocą. Teraz wyobraźcie sobie, że bierzecie jakiś motocykl, który swoje waży i blokujecie go do jakichś tam śmiesznych mocy. Przychodzi wam z tego tyle, że tym motocyklem się prawdopodobnie nie da jechać, bo on nie będzie miał siły, żeby się napędzić. Tam, wiecie, jeżeli bierzecie sobie jakieś cylindry, motacie, rozwiercacie, zwiększacie sobie tą pojemność i tak dalej, no to faktycznie to ma prawo jechać i być może tam nawet pojedzie lepiej. Ale w sytuacji, kiedy idziecie w drugą stronę, no to strzelacie sobie w kolano, bo nagle wasz motocykl przestaje jechać. I wszystko pięknie, fajnie, macie zajebistą maszynę, dużą pojemność, ciężką, wyglądającą poważnie, a nie jesteście w stanie się nią napędzić, bo małe zniesienie okazuje się przeszkodą nie do podjechania. No tak jak wam mówię, wszystko jest projektowane z myślą o wszystkim i policzone i zrobione tak, żeby było dobrze, więc tego nie psujcie. Jest ogólnie sporo możliwości zrobienia takich patentów, tak, albo możecie zwyczajnie to jakoś na lewo zarejestrować, inną pojemność jako inną pojemność. Albo możecie kombinować mechanicznie, albo możecie kombinować programowo, tak, możecie sobie tam zmienić mapy, programy, możecie jakieś zwężki stosować, jakieś cudawianki, tak, aby osiągnąć zamierzony efekt. Ale jeśli miałbym szczery być, to przyklasnąłbym tylko i wyłącznie pomysłowi, w którym bierzecie faktycznie taki motocykl, który jest pomyślany do tego, żeby go zbawić. Zbawicie go u producenta, później go odblokowujecie i cieszycie się jazdą takim sprzętem. Ja oczywiście pomijam fakt, ile to trzeba się ochodzić, nakombinować, namotać, napieprzyć z tym, żeby taki szwindel przepchnąć. I pomijam fakt w ogóle problemów, jakie możecie mieć spowodowanych takim przekrętem. Albowiem, no, jeżeli dochodzi do jakiegoś nieszczęścia z waszym udziałem i ubezpieczyciel sobie tam pobada tą waszą jednostkę i mu wyjdzie, że jedziecie na sprzęcie, którym jeździć nie możecie, że sprzęt nie jest taki, za jaki go podajecie, no to w tym momencie znowu działa dla was regres. Jeżeli do czegoś dochodzi, to towarzystwo ubezpieczeniowe obarczy was kosztami wszystkiego. Także no, działa to podobnie, jak nie macie prawka, działa to podobnie, jak jedziecie na bani. Najzwyczajniej w świecie bulicie za wszystko, ponieważ wasz motocykl nie spełnia wymagań. Jedziecie motocyklem, który nie podciąga się pod waszą kategorię. Itd., itp. I jesteście w dupie. O. Zachciało się trochę więcej mocy, kombinatoryka nie wyszła i macie przesrane. Także to z takich minusów, dlatego też ja nie polecam jakichś takich kurde dziwnych akcji, bo to w przypadku jakiegoś twu nieszczęścia to przepieprzone. W ogóle po co sobie tak życie marnować? Najlepiej sobie pojechać tym, co możecie, tak długo jak możecie. Cieszyć się jazdą, nabierać praktyki, umiejętności, ogłady na tym motocyklu, a później sobie wsiąść po prostu na wyższą kategorię. Ja wiem, że nie każdego na to stać, ale nie kombinujcie, bo to się totalnie może wam szkawką odbić.
I tyle. Ja wiem, że jest na motocyklach, to jest zajebista sprawa. Moto, jeszcze raz moto, cały czas wam to powtarzam i tak dalej. Ale pamiętajcie, nie za wszelką cenę. To nie jest tak, że bez motocykli nie da się żyć. To nie jest tak, że całe życie wasze zależy od jazdy. Jeszcze zdążycie się najeździć. Cierpliwemu wszystko przychodzi na czas. Będziecie mieli odpowiednie papiery, odpowiednie umiejętności, lata itd. itp. To będziecie sobie jeździli, czym będziecie sobie naprawdę chcieli, a póki co jeździcie tym, czym możecie. I nie traćcie życia na, kurde, dłubanie, kombinowanie, jeśli po prostu nie stać was na zakup takiego motocykla, który można sobie fabrycznie zdławić do jakiejś pojemności. Trudno, trzeba to przeboleć. Kupić sobie coś tańszego na początek, później to sprzedać i jechać takim normalnym trybem, bo takie kombinowanie, no tak jak wam mówię, może wam bokiem wyjść, to raz, a dwa, że też przysporzyć wam może problemów, tak? Z tego chociażby względu, że jeżeli coś wam pieprznie i trzeba będzie coś naprawić, to się zacznie kombinatoryka, znaczy się szukanie, coś wam nie będzie pasować, a to z tym nie zagra, to z tamtym nie zagra. A różnie to może być. Największym dla mnie, może nie tyle debilizmem, co stratą czasu i takim najmniej przemyślanym działaniem jest rejestrowanie w ogóle sprzęta, który ma zupełnie inną pojemność, pod inną pojemność, tak? Na dobrą sprawę. Trzeba się nakombinować, żeby coś takiego zrobić. Raczej nikt nie przyjdzie i sobie tego tak nie zrobi. Druga sprawa to dławienie całe tych motocykli, tylko i wyłącznie po to, żeby je zdławić. No tak jak wam mówię, no te motocykle, żeby jechały tak jak powinny jechać, to mają mieć takie parametry, jakie konstruktorzy założyli. Wiecie co wam z tego, że będziecie mieli świetnego ścigacza, skoro on się nie napędzi, będzie się dławić. Musicie pamiętać, że część z tych motocykli, a jeżeli jedziecie sobie na niskich obrotach ścigaczami, no to one nie są zbyt tam kulturalne w pracy i szarpie nimi, i trzęsie, i telepie. I różne takie dziwne akcje się dzieją, bo one z dołu nie mają mocy, powiedzmy, tak? I w tym momencie, jeżeli wy to jeszcze zdławicie, no to sorry Winnetu, ale powolna jazda tymi motocyklami to może być marną przyjemnością. Dwa, że napędzanie się nimi też może być marną przyjemnością. Jazda na nich na dłuższą metę może się okazać, no, męcząca, po prostu męcząca. Jeżeli nie będziecie, patrzcie, ja jestem piąty bieg, odwijam i ten motocykl będzie chciał pójść. Teraz wyobraźcie sobie, że ja zdławiłem ten motocykl, odwijam sobie ten gaz i ten motocykl po prostu nie jedzie. Pomijam w kwestię możliwości wystąpienia sytuacji, w których no tym bardziej wam się to odbije czkawką, bo nie będziecie dysponowali ani przyspieszeniem, ani niczym. No i jak dojdzie do takiej sytuacji, że nie wiem, przyspieszenie was uratuje, no to się nie uratujecie, bo nie będziecie mieli tego przyspieszenia. Także po prostu no nie. Jestem na nie. Chcecie, kombinujcie, wasza sprawa, wasza odpowiedzialność, wasze życie, wasze sprzęty, wasze hajsy. Dla mnie szkoda czasu, szkoda kombinatoryki, jeździć tym, czym się można, na kategorii, jakiej się ma. Z czasem przyjdzie czas na mocniejsze jednostki. Także moi drodzy, jestem trzy razy na nie. Nie dla kombinowania z rejestracją, nie dla kombinowania ze zmianą tych pojemności w sposób mechaniczny i nie dla blokowania czy to mechanicznego, czy jakiegoś innego motocykli, które nie są pomyślane o tym, że ktoś może chcieć je blokować. Natomiast tak, oh yes, dla sytuacji, jeżeli po prostu chcecie kupić motocykl, który został pomyślany o tym, że można go będzie zblokować do innej kategorii, a później odblokować. Wówczas jak najbardziej na tak. A z punktu widzenia oszczędnościowego, finansowego, to jest to dobra opcja, żeby kupić sobie jeden motocykl i mieć go na dłużej, po zrobieniu odpowiednich uprawnień. To tak, w ten sposób można się bawić. Jest to jak najbardziej logiczne, sensowne i mające ręce i nogi rozwiązanie. Także o, tak bym to widział. Oczywiście, jakie jest wasze zdanie, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Napiszcie, co wy na ten temat sądzicie. Jeżeli ktoś z was kiedyś bawił się w takie coś, możecie powiedzieć, jaki to był motocykl, co robiliście. Może nie chwalcie się w komentarzach tym, że dokonaliście jakiejś super, ekstra, mega, hiper przekrętnej akcji, bo
Nie wiadomo, kto poczyta te komentarze, ale jeżeli macie jakiś motocykl, który właśnie seryjnie był przystosowany do tego, aby zmienić, zblokować go pod inną kategorię, to napiszcie, jaki to sprzęcior, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Jak się bawiliście w inne metody blokowania motocykli, to napiszcie, jaka jest wasza opinia na ten temat, czy się opłaca, czy się nie opłaca, jakie były wasze przygody z tym związane, czy to było lekkie, czy nie lekkie. No, o, tego typu informacje zbierzmy w komentarzach pod tym odcinkiem. Jestem pewien, że dla wielu osób będzie to pomocne. A w tym odcinku to było na tyle, także standardowo, jeżeli się podobało, to łapka up, zostawcie komentarz, wbijajcie do mnie na Facebooka, na Instagrama, tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, ale podobają wam się tego typu filmy, odcinki, to pamiętajcie, żeby zostawić suba, wbijajcie do mnie na stronę motovlog.pl, sprawdźcie na filmy w propozycjach, tamtych propozycjach. I kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby YouTube informował was o wszystkich filmach, jakie dodaję. A my klasycznie widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka.